Witam, witam, halo, halo, po tej stronie monitora Awangarda Ciemności, jestem Lair, to jest Geralt, tu mamy Joachima von Graca. Tak, Geralt. Porozmawiałem sobie z nim, a potem zrobiłem tą misję z Zoltanem. Dorwałem mordercę. To Hubert. Miałeś dobrego nosa, żeby mu nie ufać. Był wampirem wyższym. Myślałem, że nic mnie już w Nowigradzie nie zaskoczy, ale widać się myliłem i to bardzo. Dzięki, Geralt. Gdyby nie ty, to by się nigdy nie skończyło. Hubert opowiedział mi o twojej przeszłości. Była jeszcze barwniejsza niż przypuszczałem. Mów wprost, Geralt, albo nie zawracaj mi głowy. To prawda, że w tamtych zamieszkach na uniwersytecie ginęli ludzie? Za twoją sprawą? Byłem młody i głupi. Myślałem, że lepsza przyszłość jest warta każdej ceny, choćby ludzkiego życia. Ale to stare grzechy. Grzechy, które już odpokutowałem. Czemu uniwersytet w Oxenfurcie jest zamknięty? Bo Radowidowi tak było na rękę. Nie słyszałeś tej historii? Rektor przyznał mu doktorat, honor i causa. Radowid przyjechał, założył togę, odebrał dyplom. A jak już było po wszystkim, wsadził cały senat i dziekanów do pudła. Żeby, wiesz, nie siali fermentu. Od tego czasu siedzę w szpitalu Wilmeriusza. Ale może dobrze się stało. Więcej się przydam ze skalpelem w ręku, niż za katedrą. Ja mam już przyjemność poznać jednego chirurga z Akademii Oxenfurckiej. Nazywa się Shan. Znasz ją? Krótkie, rude włosy, biedni. I niepoprawny idealizm. Pewnie, że ją znam. Przez rok była nawet moją asystentką. Wiesz, co się z nią teraz dzieje? Jak znam życie, jest gdzieś na froncie i łata żołdaków. Mówiłem jej, że to bez sensu, że choćby uratowała życie setce, zaraz zginie następny tysiąc. Ale z poczuciem misji ciężko dyskutować. Bywa. To po tej miłej, prawdę, rozmowie możemy już zacząć na dobry odcinek. Pójdziemy sobie. Czy zrobimy sobie misję tą z Zoltanem, tak? To było. Tak, niebezpieczna gra, dokładnie. Bo tam karty trzeba dla niego zdobyć. Bardzo fajne karty. Sam bym je chętnie wziął dla siebie. Wykiwam Zoltana, wezmę sobie dla siebie i powiem: a Zoltan, radź sobie sam. Pierdol się, krasne ludzie. Nigdy cię nie lubił, nie? I masz głupiego Irakesa. Żartuję oczywiście. Lubię Zoltana. Krasnoludy ogólnie. Bardzo lubię krasnoludy w tej grze, naprawdę. Nie chcę mnie się. Ej, w tym chlebie są mysie mokre. I dlatego mu pomogę. A ciekawe, czy będę mógł jednak zdobyć gdzieś te karty. Są fajne karty, których nie mam. Faktycznie kolekcjonerskie. Kameleon. No, widzę, że tutaj też zmieni już nazwę. Tamtego. Szałwia i rozmaryn. Teraz nazywa się Kameleon, nawet na mapie. Jest bardzo fajnie. Idziemy tego gościa. Zamknięty, ale wygląda na to, że Zed jest w środku i chyba ma kłopoty. Może znajdzie się jakieś inne wyjście. Właśnie, ten Zed to jest ten paser, nie? I powiedział, że... Geralt powiedział, że skądś kojarzy to imię. Ja nie wiem. Ale jeżeli paser, to może to jest Talar? Kto wie? Dachem? Trochę wspinaczki?
No, zarąbiliście. Ło. Oj, przepraszam. Coś tu się nieciekawego zdarzyło, widzę. To musi być Zed. A kart pewnie nie ma. To musi być Zed. I kogo my tam mamy? Znalazłeś? Bandytów. Duke się wścieknie, że nie wyciągnęliśmy z Zeda, gdzie trzyma księgę rachunku. Duke, tak, myślałem. To jest ten nowy skurwiel. Ważne, że mamy kartę i Sengrima. Witam. O kurwa, no Ringo, teraz się wykać. Na niego! Kartę i Sengrima, co? Bardzo chętnie ją sobie wezmę. Ciężko tak fajnie. Jeszcze raz, może mi się zaraz uda. Nie, nie udało się. Dobra, to po prostu kontr. W ciasnych pomieszczeniach trudno ich tak zrobić. Dobra. On ma kartę Sengrima? O, klucz do Lombardu Zeda, super. Sengrim Faolitia, stali wiewióry. Ciekawe, ile dokładnie ta karta jest warta. A mogę ją sobie wziąć? Ale zarąbiliście. Sengir Faritana. Zarobić ta karta, kurde. Warto się rozejrzeć za tą księgą rachunkową. A, to, no tak, no faktycznie. Widać, że czegoś tu szukali. No księgi rachunkowe, kurde, Geralt. Suszona ryba, ho, ho, ho. Sobie przekąszę w wolnej chwili. Na górze gdzieś może? Nie. No nie widzę. Widać, że czegoś no widać, widać. A tam? Bingo. Są zapisane nazwiska osób, którym Zed sprzedał karty. Zoltan powinien obejrzeć te książki. My też chyba możemy przeczytać, nie? Stalowy miecz nowy, płaszcz ze złotogłowiu, Jan Natalis Ravik, Fygilla Vigo, Cesar Bilzen. Okej, okay. Czyli Ravika i Cezara będziemy musieli odnaleźć. Ale na razie z Zoltanem pomówimy. Także zaraz. Dobra. Rozmawiamy z Zoltanem. Zoltan? Da? W sprawie tych kart. Masz je? Mam kartę z Isengrim. Pokaż to. A mówią, że wszystkie elfy są piękne. Zed bardzo z ciebie zdarł? Zed zszedł. Natknąłem się zresztą na jego zabójcę. Nikt w mieście nie będzie po nim płakał. Co zresztą kartę? Nie uważasz, że ten interes staje się zbyt niebezpieczny? Z powodu twoich kart giną ludzie. Zginął tylko Zed, a wierz mi, że miał swoje za uszami. Zresztą pewnie załatwiłeś od razu jego zabójców, więc w czym rzecz? Lepiej powiedz, co zresztą kart. Nie znalazłem innych kart. Sukinsyn musiał je sprzedać. Mam księgę rachunkową Zeda. Pokaż. Wynika, że karty kupili Cezar Bilzen i Ravik. Trzeba im złożyć wizytę.
Kim jest ten cesarz Gizy? Księgowy Tasaka. Był z niego porządny gość, ale teraz tak zważniał, że nawet napić się z nim nie da, że o rybach nie wspomnę. Ryba? Poznaliśmy się w klubie wędkarskim Kluba Pontaru. Ale teraz Cezar już tam nie bywa. Tak się przejął rolą, że prawie nie wychodzi z domu. Przynajmniej nie trzeba będzie za nim ganiać po mieście. Reali? Co to za... Zwykły szuler i naciągacz, aż dziw bierzesz, skąd miał pieniądze na kartę Natalisa. Odkąd nakładłem mu po ryju, stosunki między nami są raczej chłodne, więc będziesz musiał odwiedzić go sam. Dobra. Spróbuję zdobyć te karty, skoro to dla ciebie takie ważne. Dzięki. Do Cezara możemy iść razem. Spotkajmy się pod jego domem. Łatwo poznasz, bo kazał odmalować fasadę na złoto. A jeśli chcesz wcześniej zajrzeć do Rewika, to na twoim miejscu szukałbym go w Złotym Miesiotrze. Dobra, do zobaczenia. A z Rewikiem się nie cackaj. Kukniesz mu nad uchem, to się posra. No, powodzenia, Geralt. Możemy się z nim podać? Nie. Dobra, to może najpierw Rewika weźmiemy. Zawszawiony mutant. Dołącz do nas, proszę. Rawikowi będzie raźniej. Spójrz, jak się cieszy na twój widok. Cieszysz się, Rawik? To ten człowiek od Duke'a. Na pewno ucieszyłby się jeszcze bardziej, gdybyś przestał mu wbijać czubek noża w plecy. A, mówisz tak, bo nie znasz sytuacji. Otóż nasz wspólny przyjaciel, Rawik, miał właśnie grać o własne życie i... Ach, macie już kartę, czego jeszcze chcecie? Gdybyś oddał ją od razu, a nie próbował nas oszukać, już by nas tu nie było. A tak masz już połamane wszystkie palce. I chyba skończy się na tym, że mutant będzie musiał zagrać za ciebie. Chcesz? Widzisz? Rawik się zgadza. No to, żeby dodać grze koloru, podbijemy stawkę. Życie Rawika i karta Natalisa. Nie mógłbym ich po prostu zabić? Zgoda. No proszę, a wyglądałeś mi na sztywniaka. Grajmy, grajmy. A mam tą kartę? Foli ten? Nie. Chyba te. A nie, mam. O ja. Ale i tak zagram moją ulubioną talią kart królew w nocy. Tak! Ty się tak nie ciesz i nie wyrywaj się, bo sobie krzywdę zrobi. Przecież wygrał. No i teraz zagramy w coś innego. Jesteś już ścierny! No i dobrze. Nie spodobał mi się gość. Dzięki. Nie wiem, jak ci się odwdzięczę. Karta z Natalisem wystarczy. Ach, tak. Ale może wolałbyś jakąś inną. Mam kilka, które mogłyby cię zainteresować. Nie. Śpieszy mi się. Karta z Natalisem. Oczywiście, proszę. Świetnie. Dobra, teraz spotkamy się. Serwus, podurasku! Przepraszam. Teraz pójdziemy do Zoltana, do poddam tego Cezarego pazury. Kiedy ostatni raz moisz włosy? Oj, no myłem wczoraj włosy, o co wam chodzi?
Jest Zoltan, czeka, prawda? No, jesteś. Jak ci poszło z Relikiem? Mam kartę z Natalisem. No, to świetnie. Teraz tylko obrobimy Cezara Wilzreda i jesteśmy w domu. Zrobimy tak. Ja go zagadam, a ty wymkniesz się na górę przeszukać tę jego kolekcję. Na pewno trzyma tam kartę. A nie możemy po prostu odkupić od niego tej karty? Gdybym miał trochę wolnej gotówki, to bym wyjechał do Powis. Zresztą Cezar nigdy nie sprzedałby Fringilli. Ale nie martw się, strat nie będzie. Mam tu dla niego flaszkę mahakamskiego spirytusu. Łek ojczystej kultury dla ekspata wart jest więcej niż jakaś gówniana karta. Mówiłeś, zdaje się, że ten Cezar nie pije. Nie, mówiłem, że ciężko się z nim napić, bo rzadko wychodzi. Dlatego od razu się zaprawi na sztywno. Trzy kolejki i mógłbyś mu całą tę kolekcję wynieść, podśpiewując przy tym głośno o trzech pannach z Vicovaro. Co to za kolekcja? A, tego nikt nie wie. Będziesz pierwszym człowiekiem, który ją zobaczy. Moim zdaniem w grę wchodzi albo sodomia, albo metalurgia. Zresztą opowiesz mi o wszystkim. Chodź. Albo sodomia, albo metalurgia. Nie. Siwaj? Cezar Milsen. A pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł Króla Pontaru? Szczupak jest królem Pontaru. No widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na suma. I to nie z pustymi rękami. A to kto? To jest Geralt. A czy Geralt wędkuje? Tak. Ostatnio złapałem na rusówkę takiego konia. Pontarze? A tak. Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów. Zapraszam. Takiego konia. No i coś z tego, że Sandasz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach. Bo taki z ciebie kucharz jak z koziej życi klarny. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku i smakował jak tymianek z gównem. Cicho! Jak mówię, wziąłem zeszłą razą tego no. Geralt, a ty co powiesz? Jak ci sandaszyk smakuje? Nie mówi się zeszłą razą. Nie mówi się zeszłą razą. Kogoś ty do mnie przyprowadził, Chiva? Jakiegoś chędożonego purytanistę? A słyszałeś, Milsen, że podobno Vibo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Łże jak zwykle. Pontarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały groch rzucać. Tylko na żywca biorą. Albo na robale, ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego... Ech, mówię ci, sam bym zeżarł. No nie wiem, Geralt, a wy tam w Kermoren na co łowicie? Na petardy. Na petardy. Co? Milsen, na żartach się nie znasz, ale wprawdzie mało to prosisz. Geralt, skocz na po następną flaszkę. Racja, już dno widać. No to kiedy wybierzemy się razem na suma, co? Dobra. Gdzie jest ta kolekcja? Ten nóż wygląda, jakby był przymocowany do blatu. Łohoho. Szuflada jest otwarta. Trójkątny klucz. Jakie zabezpieczenie, ludzie.
Musi być gdzieś jakaś skrzynia. Boże, tu coś jeszcze jest? Trójkątny otwór w ścianie. Aha. Ciekawe. Pasuje. Ukryte drzwi za szafką z książkami. Raz. Ciekawe, ile wydał, żeby coś takiego sobie zamontował. No ale wygląda na bogatego gościa. Jadę i to was statuetka. Statuetka człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Może lepiej zaniosę ją do Tris. Świetnie, następna. Zastawa, z której cesarz Emcher jadł podczas uroczystości koronacyjnej. Sztylet Batiera de Rideau. Weźmiemy sobie. Czaszka Joachima de Beta. To jest upiorna kolekcja. Sznur, na którym powieszono Stefana Skerena. Coś tu interesuje Nilfgaarda, co? Jest Fingilla. I lubi cesarza Emchyra, tempera na drewnie. Dość pochlebnie, powiedziałbym. No trochę inaczej wygląda cesarz. Pełna zbroja 6 brygady derlańskiej. Doskonały stanie. Dobra, nie oglądajmy już więcej, nakradliśmy się dostatecznie. Ładna rybka. Założę się, że gdzieś... Zoltan, czas się zbierać. No tak. Późno się zrobiło. Zaraz! A gdzie ta flaszka, co miałeś przynieść? Naprawdę już idziecie? Witaj, Wilze. Mamy dla ciebie wiadomość od szefa. Wiadomość? Jaką wiadomość? Pan Tasak jest bardzo niezadowolony. Chwileczkę. Jeśli pojawiły się jakieś nieścisłości w rachunkach, ja mogę wszystko wyjaśnić. Za późno. Brać go, a wy dwaj wynocha stąd. Ej, no. Zostawcie go w spokoju. Za rozwalenie Wiedźmina Tasak będzie musiał zapłacić osobno. No jazda, nie mamy całego dnia. Bierz go. Pięknie za to. Dzięki. Będę musiał to wszystko wytłumaczyć Tasakowi. Najlepiej listowi. Racja, idę się pakować. No to powodzenia, bywaj. No i załatwione. Ach, ty jednak masz miękkie serce, Geralt. Swoją drogą nieźle załatwiłeś tego ostatniego, aż po ścianach krzyknęło. Ty załatwiłeś ostatniego. Obejrzałem sobie kolekcję Cezara Magdzie. I co? Nic dziwnego, że się z nią nie afiszował. Nilfgaardzkie zbroje, portret Emchyra, czaszka Joachima de Weta, sztylet Batiera de Rideau, sznur, na którym powiesili Skellena. Jo, no proszę. A to obrzydliwy typ. I ja mu rękę podam. A nie zabrałeś przypadkiem tego sznura? Znam takich, co sporo by za niego zapłacili. Niektórych to kręci. Nie. Znalazłem też statuetkę nilfgaardzkiego żołnierza. Jest magiczna, ale nie wiem, co to za czar. Triss będzie wiedziała. Niezły pomysł. Zaniosę ją do niej przy okazji. Mam już komplet kart. Co teraz? Teraz zgarniemy za nie kupę forsy. Chodźmy. Trzeba będzie szybko załatwić wymianę. Obawiasz się, że klient zmieni zdanie? Już prędzej ja bym się rozmyślił. Miałem tylu chętnych na te karty, że mogłem w nich przebierać jak w ulęgałkach. A ten klient, co to za jeden? Znajomy znajomego, niewiele o tym wiem.
wiem, ale pewnie to ktoś pokroju Duke'a. Znasz mnie, Geralt. Ja tam do nikogo nie jestem uprzedzony. Tyle płaci. No, nie mogę się doczekać, aż będę miał bedlama z głowy. Ja już się obawiam. No wreszcie. Trup już zdążył wystygnąć. Co to ma być? Twój niedoszły kontrahent przekazał nam forsę i zszedł. Mniej więcej w tej kolejności. A teraz poproszę karty. Bo mam nadzieję, że nie było aż tak trudno je zdobyć. Spróbuj sam, się przekonasz. Sam? Ja nie jestem taki głupi jak hrabia. Powinieneś się już zorientować. Do roboty. Krasnoluda wziąć żywcem. Mam z nim do pogadania. Się robi. Geralt, będę uciekał z moimi pieniędzmi. Szlak z naszymi pieniędzmi. Goń suki syna. Ja się zajmę resztą. Jesteś już ścierwę! No. Świetnie. Trochę mu pomarł. Gdzie jest? Gdzie on uciekł? Cholera. Gdzie? A, tu jest zrobione, dobra. Serio nie mogę. Opóźniał. Dlaczego mnie tu teleportował? Ludź. Może być trochę szybciej. Co? Nic nie rozumiem. Którędy? Tędy? Zatrzymaj się, Duke. To koniec. To twój koniec. Gdzie on to? A na dół. Kurde, sorry. Cholera. Ło. Zostaw mnie! Pieprzone utopce! Trzeba było nie schodzić do kanału, dobry. Dałby ci się wiedźmin. To bardzo zabawne. Jeśli oddam ci pieniądze, zostawisz mnie w spokoju? Hmm.
Dobra, może odejść. Tak, możesz odejść, jeśli dasz radę. A jakie mam szanse z takimi ranami? Niewielkie. Żegnam. Tak. Tak, to wyjście było chyba lepsze niż zabicie. I co, dorwałeś go? Masz pieniądze? Tak. A co z Duke'iem? Wykończyłeś go? Nie, puściłem wolno. Powinienem jednak iść z sobą. Widziałeś przecież, jaki jest na mnie cięty. Teraz będzie jeszcze gorzej. Nie sądzę. Jeśli w ogóle z tego wyjdzie, raczej wypadnie z interesu. No, Geralt, co wolisz, pieniądze czy karty? Bez ciebie bym sobie nie poradził, więc ty wybieraj. Jeśli chcesz gotówkę, nie ma sprawy. W godzinę znajdę innego klienta na karty. Chętnie wezmę te karty. I bardzo dobrze. Mogę od razu iść z pieniędzmi do króla żebraków, ale się zdziwi. Powodzenia. Dzięki, Geralt. I pamiętaj, Sum jest królem Pontaru. W sumie pójdźmy jeszcze do Triss. Tak, pójdziemy jeszcze do Triss. Zrobimy tą statuetkę i w ogóle teraz albo nigdy też, tak? To obydwie są na 14 level, to akurat. No i kurwa, teraz nie mam ręki. No i kurwa, trudno. Oho, strasznie przejdę. Dziękuję za pomoc, Geralt. Bez ciebie byśmy tu nie dorwali. Miesiąc z góry. Tak, ale po starych stawkach. Teraz ryzyko. Coś się kłócą, widzę. Nie mam już pieniędzy. Ale macie co innego, panienko. Dawaj naszyjnik i wynoś się stąd. Łapę precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym o nią. Słucham? Masz do mnie pretensje? Pretensje? Nie. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Martwiłem się o ciebie. W mieście roi się od łowców. Wiem. Wszystko już było gotowe. Mieliśmy odpływać, ale łowcy nas wyprzedzili. W ciągu jednej nocy zamknęli wszystkie bramy, postawili warty. Czy nie udało się? Potem zaczęli przeszukiwać miasto, ulicę po ulicy, dom po domu. Zatrzymują każdego, kto wyda się podejrzany. Większość to prości ludzie, którzy mieli amulet z króliczej łapki czy koniczyny. Ale czasem znajdują też plugawych czarodziejów. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Bertolt i Anis. Co to za czarodziej? Mudatara. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Alchemik. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straże. Widzisz? Moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. No nie. Ale to było w stylu Geralta. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków, przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Tak. Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć? Co mam zrobić, Geralt?
myślę, że powinniśmy pomóc im. Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać tak po prostu na straty to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Prowadź. Nie możemy pogadać jeszcze, bo wiesz, ja mam taką statuetkę, nie? No. O, ładnie podpaliło. No nieźle, Triss. W tej sukni? Nie zwracasz w ogóle na siebie uwagi, Ziggs, naprawdę. No kurde. Patron, nie mogą nas zauważyć. Hej. Cześć. Hej ty, Wiedźmin, co tu robisz? Spaceruję. Spaceruję. I to możesz się co najwyżej włóczyć. A włóczęgostwo jest zabronione. Dekret hierarchy Himmelfarta. Brać go! Co? Co z debil. Ładnie pomaga Trisku. W porządku? Możecie iść? Tris, palisz się! Nigdzie się stąd nie ruszę. Nie jestem głupi. Bertolt! Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią nas, nim dojdziemy do portu. Złapią i zabiją. Idziemy. Teraz. Idziemy. Na czarodzieja też... A nie, on jest alchemikiem, nie czarodziej. Musimy dołączyć do reszty, jak najszybciej. Tris, palisz się. Palisz się do roboty. Albo na mój widok, nie na... Płoniesz na mój widok. Nie na... Leć, Tris, leć! Co? Tam jest jeszcze dwoje! Braci! Sprawdzałaś te kanały pod zimolotkiem? Nie. Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia. Myśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom. Gdzie jest Bertolt? Teraz musimy stąd uciekać. O, tu jest. Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Załatwisz to. Beze mnie już nie. Tris, czemu się palisz? Zgaś ten ognisty temperament. Ja... Myślę, że naprawdę zwracałabyś mi uwagi, gdybyś jednak zgasiła tą rękę. Nie widać ani straży, ani łowców. Wszystko w porządku. Podejrzanie. Już się spóźniliśmy. Już tam są. No ho. Będziesz płonął na stosie, jak czarownica. Cholera, za długo zwlekaliśmy. Nie zwlekaliśmy. Poszliśmy ratować dwoje ludzi. Tak,
kosztem jego. Wiedział, na co się pisze. Marna pociecha. Ale nie czas na żałobę. Idź za mną. Tędy, Geralt. Co się działo na górze? Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Geralt, poczekaj chwilę. Muszę się zorientować, komu udało się dotrzeć. Po co te łzy? Niech szanowna pani się martwi. No, nikt. No, mi się chyba musiałeś dużo martwić. Nie, ja się urodziłem, że... Wierzy cię każdego wiru? Nie, ale pomagam wyprawić tę resztę. Znasz mnie. Mam takie wrażliwe serce. A czemu twoje wrażliwe serce zabiło żywiej dopiero teraz? Czarodziej upadł tu od miesięcy. Ale dopiero od niedawna na taką skalę. Poza tym, dobrze jest mieć w Kodirze przyjaciół. Zwłaszcza na dworze króla Tancreda. Trisbert. Długo czekaliśmy z ucieczką, aż upewnimy się, że w Kodirze nas przyjmą, aż zdobędziemy pieniądze na opłacenie statków, aż znajdziemy kapitana, któremu będzie można zaufać. Czekaliśmy za długo. Już nie ma czasu na wahanie się. Jeszcze dziś musimy opuścić Nowigrad. A nie mogliby użyć teleportu? To szaleństwo. Łowcy stoją na każdym rogu. Więc pójdziemy do portu kanałami. Tylko najpierw Geralt wytyczy bezpieczną ścieżkę. I tak nas dorwą. Zobaczycie, dorwą i zabiją. Może. Dobra. Wtedy przynajmniej zginiemy godnie, z bronią w ręku. A nie na stosie, błagając o litość. Wchodzę do kanału. Dostaniecie sygnał, że trasa jest bezpieczna, idźcie po moich śladach. Żadnym pozorem nie zwaczajcie. Ja pójdę z Geraltem, a ty, Dijkstra, zajdź do portu i sprawdź, czy wszystko w porządku ze statkiem. Już ja mam to zrobię. Spotkamy się na miejscu. Mam nadzieję. Dries, na pewno chcesz iść ze mną? Nie obraź się, ale... Obrażę się, więc nic już nie mów i prowadź. Jeśli wyjdę z tego całego, rzucam czarny w cholerę. Ale to zrobimy już w następnym odcinku. Także dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to zalajkujcie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.